Ponad 500 zawodników, każdy z nich w ciągu 4 dni oddaje równo 200 strzałów. Słowem, Mistrzostwa Europy w strzelectwie parkurowym. Od 11 do 14 maja reprezentanci 27 krajów tu w Bydgoszczy walczą o tytuł najlepszego strzelca starego kontynentu. And we are very pleased about, first of all, the quality of the organizations. It's fantastic. Strzelectwo parkurowe to coraz popularniejsza na świecie dyscyplina. To strzelanie do rzutków, które łączy sport i tradycję myśliwską. W sporcie olimpijskim są rzutki powtarzalne, natomiast u nas są niepowtarzalne. Na każdym layoucie, na każdej strzelnicy, na każdych zawodach trajektoria rzutków jest inna, prędkość rzutków jest inna, a tym samym jest bliższe myślistwu, bo nikt nigdy nie wie, skąd ptak wyleci, czy skąd, z której strony się dzik pojawi. Każdy z zawodników strzela do 200 rzutków. Wygrywa ten, który trafi wszystkie lub prawie wszystkie. Każdy chybiony strzał oddala od tytułu mistrza Europy. Rzutki latają w przeróżnych kierunkach. Są rzutki wznoszące, opadające, toczące się po ziemi, odchodzące. Trzeba dobrać odpowiednią metodę strzału do konkretnego rzutka i spróbować trafić go nieraz na to jeden strzał, nieraz dwa strzały. Na 23. Mistrzostwa Europy do Bydgoszczy przyjechali najlepsi zawodnicy w tej dyscyplinie, wielokrotni mistrzowie i mistrzynie świata oraz Europy. Learning to shoot is one thing, learning to win is another. So that's the hardest thing. There's a lot of people here who are capable of winning if they had the mental attitude. And also, you know, see how many people are around here today. You make loads of new friends and it's a real social event as well. Polskę na mistrzostwach reprezentuje aż 60 zawodników. Niektórzy z nich trenują na co dzień tu w Polsce. Inni przyjechali aż z Chicago. Przyjechaliśmy ze Stanów, mieszkamy w Stanach, a przyjechaliśmy tutaj po to, żeby brać uczestnictwo w takich pięknych zawodach w Polsce i dumnie przy okazji reprezentować. Jeździmy na zawody amerykańskie, ale startujemy w barwach polskich. Biało-czerwonych zawsze mamy orzełka na piersi i tak jak nasz klucz, tu wspólny mamy huzara. Często ludzie pytają, co to jest, także opowiadamy o naszej chlubnej naszej historii, która była.